Cześć sprinterzykom. Dzisiaj będzie o tym, czy w sprincie się przepychamy, czy wybiegamy. I tutaj taki filmik w naszym programie Young Olive, jak widać z końcówką com. I tutaj będzie sprinter Piotr, który rusza w warunkach treningowych do przodu. Widać tutaj narysowane linie, także porusza się po nich. I chcemy tutaj też przy okazji powiedzieć, że nie wszystko to, co nam się wydaje, dzieje się naprawdę, bo gdybyśmy się wzorowali tym, co zobaczymy, i tutaj mam kilka filmów, chociażby tych związanych z Shakari Richardson w środku, to jak widzimy, ona jest dokładnie tutaj w środku, nie ma niskiego przeniesienia stopy. Jak wiemy, jej start nie należy do najlepszych, ale czy o to w tym chodzi? Że to, co jest na tym nagraniu, ma stanowić o jej sile. No nie do końca i wynika to właśnie z kontekstu treningu, całego procesu treningowego, planu, jak on jest rysowany. Jest jeden z filmów pokazany na YouTubie, gdzie trener tłumaczy Shakari, jak ma się poruszać w warunkach wyjścia z bloków i ma być to właśnie przepchnięcie, push i to cierpliwy push. I o co chodzi właśnie w tej cierpliwości? Zwróćmy uwagę tutaj na dwa porównania filmów. Piotr rusza, w tym wypadku jego lewa noga znajduje się na linii, to powinien być blok. I tutaj jest teraz pokazana taka faza pierwszego kontaktu stopy z podłożem, czyli widzimy goleń implikuje pod kątem 60 stopni, co nie jest do odzwierciedlenia w biegu na dystansie, czyli już widzimy, że musimy się przepychać w warunkach poziomych, ponieważ te siły kształtują się właśnie poziomo. Mamy wychodzić do przodu i wykorzystać te siły, które na nas działają. Tutaj takie porównanie ze startem sprintera i zwróćmy uwagę, co dzieje się z jego stopą. On wybiega. Tutaj już jest pokazane takie wyjście, gdzie jego lewa stopa zostaje nad blokiem, czyli ona już powinna być, tak jak jest pokazane tutaj, zdecydowanie za nim, natomiast ta stopa przemieszcza się do góry. Czyli wydłużamy sobie ten czas lotu, wydłużamy ten czas kontaktu na ziemi, a trzeba też wziąć pod uwagę, że ten czas, który spędzamy w czasie startu z bloków, w czasie pierwszych kroków, w czasie pierwszych 8-10 kroków, jest największy w całej fazie sprintu. Czyli w tym momencie, kiedy stopa się cofa, do momentu jej całkowitego opuszczenia to jest około 36 setnych sekundy. Potem pierwszy czas kontaktu wynosi około 19 setnych. To jest 19 setnych. Potem to jest 16 setnych, 14 setnych i tak dalej. Dopiero w biegu na dystansie te wartości dochodzą do 8 setnych wartości kontaktu z podłożem, ale wówczas siły, jakie działają na sprintera, mają wartość pionową. Tutaj jest właśnie pokazany Dennis Mitchell, a więc ten sam trener, który szkoli Shakari Richardson, więc można posłużyć się nim jako przykładem do tego, że to, co on pokazywał w trakcie swojej kariery w latach 90., w tym wypadku rok 92, jest duże prawdopodobieństwo, że zaszczepi to u swojej zawodniczki oraz u innych sprinterów. I tutaj mamy właśnie pokazaną jego sylwetkę w biegu na dystansie w warunkach pionowych. Możemy też przeanalizować sprintera obok, który implikuje siły pod zupełnie innymi kątami. Jego kolano zostaje z tyłu. W ogóle to jest przykład bardzo dobrej techniki. Jeżeli to przeanalizujemy, jeżeli chodzi o zbliżenie kolan w warunkach tuż przy pierwszym kontakcie z ziemią, to ten środek ciężkości znajduje się idealnie
idealnie blisko. Tutaj widzimy porównanie kolan. Jak kolano jeszcze jedna, czyli prawa stopa nie uderzyła, a kolano lewej stopy już znajduje się prawie że przy nim. I właśnie o to chodzi w sprincie, żeby wykorzystać te siły pionowe do jak największego zwrotu energii do góry i do przodu, bo widzimy, że tutaj jest zmienność 20 stopni, czyli sprinter implikuje pod kątem około 95-90 stopni, a potem ten kąt zmienia się o około 20 stopni w przód. I to samo widzimy tutaj w czasie przyspieszenia. Sprinter implikuje siły pod kątem 60 stopni, które zmieniają się potem w przód o około 20 stopni, ale dzieje się to w przód. Więc wartość sił pozioma, bardziej pozioma, a w biegu na dystansie wartość sił bardziej pionowa. I tutaj wracając do Shakari Richardson, bo tutaj widzimy, że ona nie przenosi nisko stopy, a tutaj chcę jeszcze raz to podkreślić, że w tym niskim przeniesieniu stopy chodzi nie tylko o skrócenie czasu wahadła tylnego, jak i przebywania tej nogi w powietrzu, w tym wypadku lewej, ale chodzi też o tą umiejętność przepchnięcia, czyli idziemy w warunkach poziomych do przodu, a druga stopa tak samo kontynuuje odbicie w przód, poziomo po prostu. I to samo jest dalej, tyle że już nie ma tego niskiego przeniesienia stopy. Przynajmniej nie musi być ono na drugim kroku. Jest to właśnie tak zwany cierpliwy start, że umiemy zastosować to przepchnięcie, że nie będziemy się spieszyć. Potem jest to łatwiej zapamiętać na kolejnych krokach, choć oczywiście wymaga to całego procesu treningowego. I teraz co zrobił Dennis Mitchell z Shakari Richardson? Zobaczymy to na nagraniu. Tutaj jeszcze jeden start ściągnięty z Instagrama. Widzimy tutaj potężny push, potężna wartość, jak ona się przepycha daleko, ale nie ma niskiego przeniesienia stopy. Ale czy ona robi tak na treningu? Porównajmy to z jej nagraniem, z jej TikToka. I tutaj co robiła dzień przed startem. Jako post-activation, post-activation. Tutaj jeszcze raz cofnę. Tu mamy do czynienia z niskim przeniesieniem stopy. Potem jest pokazany fajny bieg, czyli poziomo i teraz pionowo jak piłeczka ping-pongowa do góry. Jeszcze raz. Startuje Shakari, w tym wypadku startuje z lewej stopy. Przenosi stopę nisko, żeby podkreślić tą wartość cierpliwości. Uderza, buduje ten push, przepchnięcie, pełne rozciągnięcie, triple extension. To chodzi o to rozciągnięcie w stawie kolanowym, biodrowym, w kostce. I tutaj właśnie jest to podkreślone, żeby to było jak najdalej, żeby goleń znajdował się oczywiście pod właściwym kątem od 45. W każdym razie poniżej 90 stopni przez pierwsze 6-8 kroków, zdecydowanie jak najdłużej, żeby wykorzystać tą fazę przyspieszenia w warunkach poziomych oraz żeby wykorzystać ten naturalny cykl, gdzie czas kontaktu stopy jest najdłuższy. Jeżeli chodzi o zwrot jakby z warunków siłownianych, to możemy to zrobić właśnie tylko na przyspieszeniu, ponieważ tutaj czas kontaktu stopy jest najdłuższy. Natomiast tutaj to jest 0,85. U kobiet nawet jeszcze szybciej, ale to już są siły pionowe. Więc tutaj widzimy, że Shakari